Zapraszamy na podcast socjolożki.pl, prowadzony przez zaangażowane w obserwacje zjawisk społecznych badaczki Dorotę Peredziatkowicz i Kasię Krzywicką-Zdunek. W kolejnych odcinkach będą prezentowały różne punkty widzenia związane z bieżącymi tematami, które mogą dzielić lub łączyć polskie społeczeństwo. Dziś porozmawiają o Silver Generation. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały, Dorota, o Silver Generation, o tej grupie, o której tak jest głośno w mediach, i marketerzy teraz się wzięli za starszych, no, za seniorów. No, oni się wzięli jakiś czas temu, na ile udanie, to jest druga sprawa. Właśnie, czy to jest udane, czy nieudane, to jest druga sprawa. Ale chciałam wyjść od tego, że my obie w ubiegłym roku skończyłyśmy 50 lat. Pół wieku, ludzie kochani. Pół wieku. Czy coś się zmieniło w naszym życiu? Coś się zmieniło w twoim życiu w takim patrzeniu na ciebie, na to, co powinnaś, co ci wypada, co nie wypada? Jak teraz na siebie w ogóle patrzysz? Ja miałam chyba taką... Jako Silver Generation. Chwilę taką, Kasia, refleksji, że mam dosyć odwoływania się do mojej młodości. Że to jest coś takiego, że ta młodość minęła bardzo szybko. Ona była chmurna, durna. Miałam wtedy lat 20-25. I jeżeli ja ciągle mam się porównywać do siebie sprzed 20-30 lat i ciągle tym standardem dla mnie tego najfajniejszego okresu w życiu ma być to 22, to sobie przypominam siebie mieszkającą w akademiku w czteroosobowym pokoju w 8 osób z piętrowymi łóżkami, z toaletami na korytarzu, kiedy chodziłam i marzyłam o kawalerce w Warszawie. W samotności oczywiście, nikt mnie nie kochał, dla nikogo nie byłam ważna, nie miałam pieniędzy, żyłam w nędzy. Owszem, imprezowałam, ale czy to był jakiś okres w moim życiu, który mogę powiedzieć, że był to wyjątkowo udany okres, który posunął mnie w życiu do przodu, zarówno jeżeli chodzi o zawodowe umiejętności, jak i umiejętności intelektualne? Nie. Wiesz co, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że to się przesuwa ten czas, kiedy można mówić o tej dojrzałości, jak długo... Chodzi o sformułowanie młodość, no, Kasia. Po co nam ta młodość? Ale wiesz co... Pięćdziesiątka to jeszcze cały czas młoda. Ale wiesz co, mam przyjaciela, który mi co roku na urodziny przysyła naszą ukochaną piosenkę z młodości właśnie, Forever Young, i dla mnie to jest taki powrót do tego, do tych lat młodości, które były dla mnie czymś takim, wiesz, początkiem, tak? Początkiem czegoś, początkiem kształtowania się mnie jako osoby, i gdzieś mi to zostało w duszy, tak? I w sercu. Natomiast takie myślenie o sobie, nie chcę myśleć o sobie jako o starej matronie, a jednocześnie, wiesz, no cały czas się zastanawiam, gdzie jest ta granica, tak? Czy ja powinnam wkładać te korale, czy powinnam sobie malować paznokcie na brokatowy kolor, czy już mi nie wypada, czy jestem jak taką, wiesz, czy jestem dzidzią piernik. W jednym z moich ulubionych kabaretów był dziadek, który codziennie przymierzał lakierki do trumny i leżał w niej i sprawdzał, czy nadal pasuje i czy ta trumna jest w porządku. Wiesz co, ja myślę sobie, że rzeczywiście kiedyś może w wieku lat 50 zainwestowałabym w tą trumnę i w te lakierki i sprawdzałabym, czy dobrze w nich wyglądam, ale teraz przyznam ci się, że ani wieko trumny mnie nie interesuje, ani te lakierki mnie nie interesują. Mam takie wrażenie, że dopóki mój dobrostan, w którym się teraz znajduję również fizycznie, trwa, to chwilo trwaj. Nie będę się nad tym zastanawiała. Jeżeli się zaczynam nad tym zastanawiać, zaczynam też przyjmować pewną perspektywę, której nie chcę, Kasia, przyjmować. Ale to jest też perspektywa, którą nam media dyktują. Tak. Zaraz przejdziemy do badań i o tym, jak osoby w naszym wieku i starsze na siebie patrzą, ale media też przyjmują taką narrację, wiesz, Edyta Górniak kończy 50 lat, czy wygląda na swój wiek? No, Matko Boska, no... Czy nadal jest kobietą? Czy nadal jest kobietą? To jest po prostu cały czas takie pytanie o to, co jest standardem? Co jest standardem, do którego powinniśmy się dopasowywać? Jak patrzę na reklamy, tak, no to patrzę na kobiety, które odgrywają kobiety w moim wieku i mają 25. Można to sobie sprawdzić szybciutko na Facebooku i zobaczyć, kto ile odgrywa mają dojrzałe kobiety w reklamach. A potem następuje takie łup i jest już babka od bolącego kręgosłupa. Po 50. Już ona jest wtedy po 50. Czyli mamy 25, która gra 50, i potem mamy 70, która gra 50, której łupnęło już w kręgosłupie. Ewentualnie wzrusza się rysunkiem wnuka. Na szczęście. No może jeszcze kaptować. Wiesz co, ale no jest, to się zmienia i też ja też bym nie chciała, żeby było tak, że ktoś nam mówi, jak powinniśmy się zachowywać w pewnym wieku.
I na szczęście według badań naszych jest taka sytuacja, że aż 91% osób w wieku 65+ uważa, że najważniejsza jest dla nich wolność i niezależność. I to jest piękne. Ale rzeczywiście, że tak. Wolność, niezależność. Trzeba powiedzieć, że to jest tak, że pewne etapy w życiu trwają teraz dużo dłużej niż trwały kiedyś. Pamiętajmy o tym, że w latach 70. mężczyzna żył 50 parę lat średnio, tak? Czyli tak na dobrą sprawę, o czym on miał myśleć. Jak przychodził na emeryturę, to jak przeżył 3 lata, to już był cud po prostu, przeżył 3 lata. Więc prawda jest taka, że dosyć szybko następowało dziedziczenie i dosyć szybko pieniądze zaczynały mieć osoby względnie młode. Teraz kumulacja majątku następuje od 50 w górę, drodzy Państwo. To już nie dzieci czekają na mieszkanie po rodzicach, tylko teraz wnuki czekają na mieszkanie po dziadkach, a czasami i one się nie doczekają. Ale to też jest, to też pokazuje, jakie mamy stereotypy odnośnie tego, z czego korzystają osoby starsze, tak? Po 50, z internetu, co kupują, czy są wykluczone cyfrowo, czy nie. Oczywiście są takie osoby. Ja uwielbiam te dyskusje, czy próbę można uzyskać w badaniu, w panelu internetowym, można w ogóle zgromadzić wywiady osób powyżej 60 roku życia. I potem sobie myślę, ej, hello, stary, tobie 5 lat do tego już tylko brakuje, a ty się pytasz, czy ludzie w twoim wieku korzystają z internetu. No ogarnij temat. Oczywiście, że korzystają, tak samo jak ty korzystasz. Ale tobie korzystają nawet dłużej niż tak, osoby młodsze. Tak, no bo to one się uczyły tego internetu od samego początku i to włączając, my uczymy młodszych włączając ludzi modem. Obsługi internetu. A tak, din, pamiętasz ten dźwięk upiorny zresztą. Ale też, wiesz co, dla mnie przełomem było nasze badanie, które zrobiłyśmy na temat kobiet i tam była taka liczba, że ponad 70% kobiet, w wieku właśnie powyżej 60 mówiło, że zawsze można sobie ułożyć życie na nowo. I to było dla mnie przełomowe, że w zasadzie nawet w tym wieku, nawet, no ja sama lecę stereotypem, że w tym wieku można to życie sobie nogami przewrócić. Ale prawda jest taka, można się zakochać, można zmienić pracę, można wyjechać. Można się przeprowadzić, można poznawać inne kraje. Jakby za chwilę emeryt to już nie będzie tylko ubóstwo. Tak? Mamy w segmentacji, którą wykonałyśmy, dotyczącą osób powyżej 50 roku życia, ale również powyżej 65 później mamy taki segment, który nazwaliśmy królami życia. To są królowie i królowe życia, którzy bawią się i żyją pełnią życia. To dzieci u nich są na bufecie życia, a nie odwrotnie. Tak? To oni mają pieniądze, to oni podróżują, to oni poznają świat, to oni są pod opieką najlepszych lekarzy i oni najlepiej radzą sobie ze zdrowiem psychicznym w obecnych czasach, ponieważ oni już widzieli wszystko. Ich to tak naprawdę mało gilga, tak? Czy system edukacji jest taki, czy inny, czy to się zmieniło, czy tamto. Oni mają już pospłacane kredyty, oni mają szafy pełne ubrań, które chcieli sobie już kupić i jedyne, na co mogą wydawać, zakładając, że nie są chorzy, to jest zwykłe sprawianie sobie przyjemności. Oni na to mają czas i fundusze. Ale musisz pamiętać, że mamy też segment, który jest segmentem wykluczonym. Tak? To są ci nasi tradycjonaliści i oni mówią o tym, że się czują lekceważeni jako osoby starsze. I mamy 57% takich opinii osób powyżej 65+, tego poczucia lekceważenia i pomijania. A no tak. Ale przypomnij sobie, jak byłyśmy w Paryżu. Kto nas obsługiwał? W jakim wieku byli kelnerzy? No raczej byli w naszym wieku. No raczej w naszym wieku, tak. I jakby są cały czas w tym obiegu życiowym, tak? Dynamiczni, pracują zawodowo. Nie widać tam wykluczenia, tak jak u nas. A czy tam w ogóle nie widać rodzin z dziećmi? Od tego zacznijmy, tak? Tam ulica jest zdecydowanie ulicą starszych ludzi i trzeba powiedzieć, że w Polsce za chwilę 50% społeczeństwa będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. No to teraz co jest normą, a co nie jest normą, tak? Jeżeli weźmiemy, że pozostałych 50 są dzieci, młodzież, osoby w okresie rozrodczym, to nagle się okaże, że jedyną stałą grupą to jest właśnie ta grupa 50% ludzi, którzy mają powyżej 50 lat
i mają już jakieś konkretne potrzeby. Ja jeszcze, Kasia, chciałam wrócić do danych demograficznych trochę, bo to jest moim zdaniem ważne, że ten niż demograficzny, który już bardzo się ugruntował w Polsce i wygląda na to, że jeżeli dojdziemy do odtwarzania pokolenia, to już będzie po prostu cud. Więc ta piramida wygląda tak i ta góra będzie rosła coraz bardziej. No nie osoby starsze umierają coraz później. Mówimy o wieku 80 lat. Kobiety 82 lata, średnio 82 lata schodzą z łez padołu, prawda? I mogą już te lakierki założyć do tej trumny. Więc musimy mieć świadomość tego, że to te 50 plus, to będzie ta masa, do której reszta będzie się musiała dopasować. To będzie masa, która będzie miała pieniądze, to będzie masa, która będzie rządziła, to będzie masa, która będzie miała układy i układziki, a młodzi ludzie będą w mniejszości. I to jest coś po raz pierwszy od stanu powojenia. Ja znowu polecę liczbami, bo tutaj mam ściągawkę, że 80% osób powyżej 65 roku życia uważa, że wciąż można się czuć młodo, nawet mając tyle lat, a 70% ciągle przekonuje nas, że można się uczyć i rozwijać. I ja ci przytoczę jedną sytuację z mojego życia takiego, z naszego życia zawodowego. Mianowicie mieliśmy na warsztacie przedstawicieli młodszego i starszego pokolenia, wypisywaliśmy karteczki, każde z pokoleń, jakie cechy... Strasznie ciekawe. No, to było mega doświadczenie, bo młodzi pisali o starszych, starsi o młodszych, zmienialiśmy się rolami i było to doskonałe doświadczenie pokazujące siłę stereotypu, w jaki sposób my postrzegamy młodych. Mówimy, no bo ja się czuję przedstawicielką starszego pokolenia, że oni są roszczeniowi, leniwi, że nie chcą pracować i tak dalej, a z kolei też mogłam się przejrzeć w lustrze tych młodych, jak ja jako starsza już osoba jestem przez nich postrzegana, czyli że nie jestem wcale otwarta, że nie jestem otwarta na technologię, jestem mało nowoczesna, nie jestem zaangażowana społecznie. I to jest ta siła stereotypów. Natomiast później, jak się wymieniliśmy doświadczeniami, rozmawialiśmy na temat tego ćwiczenia, okazało się, że starsi są otwarci na to, żeby uczyć, tak, żeby przekazywać tą wiedzę. I to, co wyszło fajnego, co nas łączy, co łączy nasze dwa pokolenia, starsze i młodsze, to emocjonalność i wrażliwość. No, bo oczywiście, że tak. I myślę, że ta emocjonalność i wrażliwość są tym pomostem do tego, żeby się wzajemnie uczyć, tak, żeby wzajemnie wymieniać się doświadczeniami. Dokładnie tak. Ja chciałabym jeszcze o stereotypach, dwa słowa. O stereotypach, które nam mogą pomagać albo mogą nam przeszkadzać. I to jest trochę tak, że stereotypy są pewnymi skrótami myślowymi. Pozwalają nam na szybkie zorientowanie się w sytuacji. I stereotypy są okej. Okay. To znaczy dzięki nim nie musimy za każdym razem podejmować setek decyzji. To jest ta pierwsza warstwa myślowa. To jest ta pierwsza warstwa myślowa po prostu. Gwiżdżę, czajnik, gorąco, rozbiorę się, zimno, ubiorę się, nie kombinuję, nie myślę, po prostu zachowuję się w jakiś konkretny sposób. Jak odczytujemy twarz, no to jest, słuchajcie, dla mnie coś, co warto by było w ogóle pogłębić badawczo, to jest to, że kobiety, które się ostrzykują, przestają mieć mimikę, a my odczytujemy wiek po mimice, więc stajemy naprzeciwko takiej kobiety i nagle nie wiemy, ile ona ma lat. I to jest coś takiego, że my wiemy, że ona nie ma 20, ale my w ogóle nie umiemy jej ustawić bo ona nie ma mimiki, tak? Nie potrafimy jej skalibrować, ponieważ my bardzo szybko kalibrujemy i to jest też stereotyp, tu ma zmarsz i to, rozumiecie, my o tym nie myślimy, to nie jest tak, że ja analizuję, ile ty masz, Kasia, lat. No ja po prostu patrzę na ciebie, analizuję twoje zmarszczki mimiczne, tak? I wiem mniej więcej, w jakim jesteś wieku. I to też buduje nam stereotyp, tak? Że jakby za tym idzie całe myślenie o tobie, tak? Już cię postrzegam w jakiejś warstwie. Także stereotypy... Ale może to też jest właśnie ta moja zewnętrzna warstwa, tak? Że ja nie chcę się czuć matroną, więc zrobię sobie makijaż, włożę korale, ubiorę się kolorowo i gdzieś tam wewnętrznie czuję się młodziej. A jak jestem postrzegana przez innych, to już jest druga sprawa. Tak, natomiast stereotypy, jeżeli są zatwardziałymi stereotypami, one zaczynają cofać nas, przestajemy być elastyczni, przestajemy być otwarci. Pewne dziedziny życia nam uciekają i chrońmy się przed tym, bo to naprawdę nie jest dobry pomysł.
Kasia, ale w ogóle badania psychologiczne, które są prowadzone od wielu lat, pokazują, że dla przeciętnego człowieka, człowiek starszy od niego o 10 lat jest już naprawdę starszy, tak? I to jest coś takiego, że się mówi, o, gdy teraz to ja mam 35, będę miał 45, to nie wiadomo, co się w tym moim życiu ma. Jak mam 45, to sobie myślę, no, ale jak będę miał 55. I to życie jakoś tak się ciągnie, nic się drastycznie nie zmienia, po prostu raz mamy 35, raz mamy 45, raz mamy 55. I tego się trzeba trzymać, tak? To znaczy, że to jest tylko, tylko względność. Natomiast cały czas musimy pamiętać o tym, że pewne rzeczy będą nam potrzebne. I też musimy mówić o swoich potrzebach z taką samą dumą, jak mówią ludzie młodzi. Ludzie młodzi mówią, potrzebujemy wolności. Ludzie starzy mają tak samo prawo do tego, żeby powiedzieć, potrzebujemy wolności. Ludzie młodzi mówią, dbajcie o naszą godność. Ludzie starsi mają prawo mówić, dbajcie o naszą godność. To jest zwykła wymiana. Jeżeli chodzi o te stereotypy i o to, co zaczęłaś mówić, myślę, że sposobem na to są grupy tematyczne. Kiedy ludzie spotykają się wokół jakiegoś problemu, wokół jakiejś sprawy, mają wspólne hobby, a nie postrzegają się jako starsi i młodsi, tylko po prostu coś razem robią. Kiedy zaczynają razem coś robić, zaczynają rozmawiać, nie stereotypowo, bo zaczynają rozmawiać o konkretnych rzeczach. Ale wiesz co, to też jest kwestia wymiany doświadczeń, tak? Że nie mamy już społeczeństwa takiego wielopokoleniowego, czy rodzin wielopokoleniowych. Gdzie... Rola babci w rodzinie miała taki egzamin na studia. Rola babci w rodzinie. Znaczy babcia już nie jest tą, nie zawsze musi być tą osobą, która robi przetwory, tak, dzierga na drutach. Może równie dobrze być influencerką, czy trendsetterką. I profesorką. I prezeską. Więc to jest kwestia wymiany doświadczeń, tak, bo i to też nie zależy od wieku. Dokładnie, bo tak. Ja się mogę uczyć od mojej mamy wielu rzeczy, które ona odkrywa w internecie. Nie jestem tak biegła jak ona, a ona zupełnie czegoś innego ode mnie. No więc naszą refleksją na koniec jest to, że no ludzie są w różnym wieku. Jest to nieuniknione i my też jesteśmy w różnych etapach swojego życia. I teraz w innym etapie życia będziemy za 10 lat, w innym etapie życia byliśmy 10 lat temu. Ale prawda jest taka, że dialog i wymiana nas rozwija. I nie ma to nic wspólnego z wiekiem. Fajnie jest wiedzieć, jak wygląda świat oczami kobiety, oczami mężczyzny, oczami dziecka, oczami młodego, oczami starszego. To dopiero buduje pewną perspektywę. Nie bądźmy jak w tej platonowskiej jaskini, przywiązani do ściany i widzący tylko to, co mamy naprzeciwko. Zerwijmy kalitany, Kasia, i idźmy rozmawiać. Ja myślę, że to też jest kwestia refleksji, tak, i spojrzenia na drugą stronę. Tak? Jakie ona ma potrzeby, jakie doświadczenia, jaką wiedzę. Kajdany! Ale też problemy. Kajdany, zerwamy kajdany. To powiedz, co ciebie cieszy, jeśli chodzi o twój wiek. Teraz najbardziej. Cieszy mnie to, że mam dużo więcej czasu dla siebie. To, że mogę czytać z powrotem książki, które mnie interesują. To, że znowu zaczęło mnie interesować kino francuskie i to, że wykupiłam jogę za 199 zł od tak. I nie musiałam na to zbierać przez miesiąc. Myślałam, że nie musiałaś chodzić. Chodzić też nie musiałam. Tego się trzymajmy. Dokładnie. Dzięki. Tak. Dzięki wielkie.